Plac Piłsudskiego to świetne miejsce. Od dawna to świetny spot, mnóstwo świetnych budowli, co chwilę powstają nowe. Jednak od zeszłego roku pomnik w kształcie schodów jest moim ulubionym memem. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Rozumiem, że nie będzie pan wchodził. Skąd pan ma takie podejrzenia? Plac Piłsudskiego zrobił wiele dla miasta i zrobił wiele dla nas. Trzeba było się odwdzięczyć temu miejscu, dlatego gdy usłyszałem o projekcie budowy iglo, od razu się zapisałem. Dzień dobry pani, będziemy budować iglo na Placu Piłsudskiego. Chce pani z nami pobudować? Dzisiaj nie dam rady już. Cześć wszystkim. O, siema, dawno się nie widzieliśmy. Cześć. Cześć, jest Maciek. No, wybacz. Ja tu mam porządne urządzenie do budowy iglo. Jeszcze dziutkę. Ten śnieg jest taki fajny, mięciutki. Jaka ładna. Ej. Dzień dobry państwu, chcą nam państwo pomóc? Oczywiście. Ile czasu potrwa? Jak się dołączy, to będzie mniej. Mam nadzieję! Mam nadzieję, może wszyscy sobie po bambuko zrobili, tylko patrzą jak my się męczymy. Dzień dobry, na dół budowlany. O, dzień dobry, i przyszedł pierwszy widz! Dzień dobry panie Patryku! Cześć wszystkim, Patryk jestem. Ale z nadzoru, ja tu tylko do instalacji elektrycznej. No, dzisiaj media podłączamy, hydraulik leci, jedzie. Jeszcze z tej straży pożarnej mają przyjechać zabezpieczyć. Właśnie tu ciągniemy, jakoś pożyczyć łopatę tu z pobliskich, nie wiem. Myślisz, że ktoś by się zgodził? No jak za darmo powiem, że odśnieżymy. Albo tym lajmem tak zbierać ten śnieg. W przodu lajma możemy przyczepić łopatę. I pułk zrobimy śnieżny. No, spróbuj, może normalnie pojadą. Ale będą ten, piszczy. Apokalipsa i co? Tak? O, ktoś przyjeżdża. Dzień dobry! O, mega! Dobrze, siema! Siema! Widzę, że masz rower idealny na tą pogodę. Mam rower przygotowany na tą stratę. Herbatkę przywiozłem. Mega! Wow! I takich widzów to ja szanuję. Jak masz na imię? Patryk. Patryk, jestem Maciek. To jest Patryk. To jest Patryk. To też jest Patryk. W Warszawie to męskie imię, ale Iza pochodzi z Bemowa i tam jest to imię żeńskie. Częstujcie się. Bardzo chętnie. Herbata? O Jezu, jaka ciepła. Stopy! Jasne. Chcecie nam pomóc? Nie. Okej. Klient odbiera jutro rano. Cholera. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem kierownikiem rozmowy. Rozmowy budowy. Słyszałem, że to jego jest krzywy. Nie. Jak to? Tak specjalnie wejdzie. Kto to projektował? To baba. Sprawdźcie jeszcze. O! Dzień dobry Macieju. Słuchaj, mamy wielki projekt. Witam. Robimy saunę tak jak w twoim mieszkaniu. Siema wszystkim. My się poznaliśmy jeszcze. Jakoś na imię? Stasiek. Poznaliśmy się, na Sylwestrze. Idzie posta na tym, na jakimś UW czy coś, że w przerwie, żeby przyszedł i dobudowali. Wydział architektury. Tu będą chwila. Taki kuźma antyk. Przychodzimy. Z projektami. Tam koparka. Podjeżdżaj. Ale była dobra robota. Ja przyjadę tu jutro rano, Iza. Zobaczę, czy przetrwało. Myślę, że w nocy nikt nie będzie się fatygował, żeby zniszczyć tam mikro. Jest iglo! Stary, myślałem, że nie będzie, ale jest! Mega! Inspekcja budowlana. Budowla iglo, plac Piłsudskiego. Projektant życie. Jak damy teraz Stasia, to już będzie zgodź w ogóle, to nie? Gdzie ten? On się już tak na mnie patrzył, jak tu jechał. Kurwa, co on otwierdzał, bo montowałem tą tablicę. Dobra, tyle, bo już tam się nie chcę. A długo będziecie jeszcze budować tej iglo? No, dopóki nie skończymy. Tu koleżanka mi mówiła, że pozostały jeszcze trzy warstwy. Jak zrobicie trzy warstwy, to co później?
to później zamieszkamy, zrobimy pamiątkowe zdjęcie i nie wiem, mamy to zniszczyć. No to możecie sobie lepić, nie? Okej, okay, żeby to tak było z klasą, nie? Jasne, jasne, nie będziemy żadnych nieprzyzwoitych treści budować. Dzięki. A to co się stało? Iglo zniszczone z lajmem w środku. Ktoś zniszczył iglo. Kto to był? Czy to byli pijani klubowicze pracujący z Mazowieckiej? Czy to było Wojsko Polskie? Zapewne nigdy się nie dowiemy. I tak kończy się piękna historia naszego iglo. Wszystko wskazywało na to, że ktoś wracając po pijanemu na hulajnodze elektrycznej z pobliskiego klubu nie zauważył naszego iglo i rozbił się o nie. Jednak być może to wojsko. Być może to wojsko chce, żebyśmy tak myśleli.